Halo Ziemia, czy mnie słyszycie? Odbiór. Tutaj Ziemia. Jeśli nas słyszysz, przesyłamy współrzędne. Znajdziesz do nich kapsułę ratunkową tajnego projektu MAG, czyli Minecraftowej Agencji Kosmicznej. W kapsule znajduje się rakieta ratunkowa z zapasem paliwa wystarczającym na powrót na Ziemię. Powodzenia. Udało się, usłyszeli mnie. Tak, to miejsce, jestem blisko. To chyba tam. Tak, to ta skrzynka. Jestem uratowany. No i widzicie, tak udało mi się wrócić tutaj z powrotem na Ziemię, dzięki kapsule ratunkowej, marsjańskiej to może i kiedyś, ale Minecraftowej Agencji Kosmicznej. Kiedyś gdzieś podobno taka istniała, ewentualnie gdzieś podobno taka istnieje, tam gdzieś daleko za horyzontem jest sobie Minecraftowy Houston i tam operują takimi, wiecie, akcjami właśnie w kosmosie. Ja oczywiście mam zezwolenie, bo jestem hardcorem i mam zezwolenie na pilotaż rakiety międzyplanetarnej. Mam? To mam, nie? Spoko. Dogadaliśmy się za czarną wodę. Słuchajcie, na początku odcinka oczywiście przypominam łapce w górę i widzę, jak wam o tym przypomnę, to tych łapek jest znacznie więcej, potraficie, więc wielkie, wielkie dzięki i też przypominam o tym, żebyście dali teraz tą łapkę. Jak wam się oczywiście Minecraft podoba, a myślę, że wam się podoba. Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy przygodę na Dionie, ale spokojnie, popatrzcie, mamy już dwa zapasy jeszcze paliwa, powietrza. Mam jeszcze dwa na sobie. Zrobiłem sobie oczywiście swój głośniczek, żebym słyszał. Mam swoje te goggle Night Vision, które kiedyś miałem i straciłem i sobie zrobiłem jeszcze raz. Więc mam je, nie muszę już mieć tych świeczek pochodni. Co zatem idzie, te odcinki na odcinkach będziecie też znacznie więcej widzieć, bo później sobie przeglądałem te odcinki na YouTubie, to tam naprawdę gratulacje i szklanka czarnej wody dla tych wszystkich, którzy coś, niecoś widzieli, bo ja niciula. No i oczywiście dwa zapasy paliwa, plus pusty kanister, żeby wyciągnąć to paliwo, które zostanie w rakiecie. A propos właśnie paliwa, to tutaj się powinno już załadować. Okay, stop loading. Dobra, i słuchajcie, kontynuujemy dzisiaj lot na Dionę. Ja mam wszystko przy sobie, więc mur beton mogę lecieć. Kontynuujemy oczywiście wyprawę na Dionę. Na tej Dionie odwiedzimy, spróbuję jeszcze odwiedzić raz ten dungeon, który ostatnio odwiedziłem, ponieważ gdyż sami stwierdziliście, tam parę osób stwierdziło, że tam jest na pewno ta skrzynka, na pewno husiek jest. No to sprawdzimy jeszcze raz, przekopiemy i tak dalej. Kolejna kwestia, słuchajcie, ktoś mi ostatnio zgłaszał problem z rakietą tieru 8, gdzie po wystartowaniu crashuje Minecrafta. Problem już naprawiliśmy, jest wszystko ok, także myślę, że dzisiaj jest co? Dzisiaj jest czwartek, w sobotę dam wam uaktualnioną paczkę właśnie tą, gdzie jest wszystko w porządku, także w sobotę pobieracie paczuszkę. Chyba dobrze wszystko powiedziałem. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego gadania startujemy. I lecimy kierunek Diona, co by zdobyć kolejny tier, kolejnej rakiety. Ogólnie dobrze, że w sumie nie narzekacie, że jest cały czas kosmos, ale postanowiłem, że mod po modzie, nie będę się tak rozrzucał, wiecie, że trochę robimy tamtego, trochę robimy tamtego. Skupiam się bardziej na jednym modzie, żeby osiągnąć jak najwięcej, a później wiadomo, zrobimy sobie jakąś przerwę i polecimy na coś innego, nie wiem, prawdopodobnie na Towncraft, bo Towncraftem będę chciał się zająć, ewentualnie Mindgeekom, czy jakoś tak się to nazywa? Mindgeeka. Też magia, więc spokojnie. Dużo przed nami. Pytanie z ostatniego odcinka też. Husiek, nie nudzi ci się ten Minecraft? Nie, nie nudzi mi się. Ja mam tutaj zrobić. Także nie popierdziliłem Minecrafta jak inni YouTuberzy.
W sumie ostatnio sobie tak chodziłem, słuchajcie, powiem wam szczerze, po polskim YouTubie i przeglądałem te polskie kanały, dawno i minecraftowe, tak jak polskie pingwiny, Mandzie i te inne spółki. I powiem wam sobie tak, siedziałem tak sobie, było coś takiego, tak patrzę, scrolluję oczywiście, coś tam zajadałem jeszcze, bo przecież trzeba żreć. I tak sobie myślę, ja pierdzielę, co się z wami stało? Takie pierdoły nagrywają, jak nie CS-y, to jeszcze, znaczy tam niektórzy jeszcze jakieś gry nagrywają, ale na przykład były kanały, które wcześniej nagrywały Minecrafta i tak patrzę, nagrywają teraz jakieś pierdoły, cały czas tylko challenge, jakieś gotowania z czymś tam, co myślę, ja pierdzielę, serio, serio, poziom widzów na polskiej scenie YouTube jest tak niski, że zadowolałem się takim czymś. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale no cóż, mam nadzieję, chciałbym się mylić, o, może tak, także chwała wam za to, że jesteście w miarę normalni. W miarę normalni, bo wiadomo, każdy ma coś w sobie z nienormalności, ja też, więc wy też nie możecie być w pełni super Excel, super, tacy wiecie, a, normalnie, nie? Każdy jest troszeczkę zakręcony. No, także, no, to mam nadzieję, że będzie okej. A wracając jeszcze do tematu... O czym ja chciałem powiedzieć? A, no właśnie. Odpowiem też na pytanie z ostatniego odcinka. Ktoś też rzucił mi taki komentarz. Husiek, a co się z tobą stało? Dlaczego masz tyle widzów, a tak mało wyświetleń pod Minecraftem? Wiecie, no, powiem wam tak. Cholera wie, od czego to idzie, bo przeglądając swoje stare odcinki i wiecie, co jest najlepsze? Wow, tutaj pierony paliwa jest. No dobra, nie zostanie to paliwo. Wiecie, co jest najlepsze, że w sumie na tych starych odcinkach jest dokładnie tyle samo, na przykład łapek, komentarzy i tak dalej. Ta aktywność jest dokładnie taka sama, to stoi w miejscu. A wyświetlenia tylko tak jakby wpadły na ryj. Także wydaje mi się, że tutaj w dużej mierze odgrywa akcję YouTube. Że jednak coś jest nie takie. Te kanały, które teraz powiedzmy robią 200 tysięcy wyświetleń pod jakimś filmem, one powinny tak naprawdę robić, wydaje mi się, znacznie, znacznie więcej. A dlaczego nie robią? Nie wiem. Na przykład te kanały milionowe, tak jak, nie wiem, tam... Rezi, nie? Ma tam chyba tam około 1,5 miliona teraz widzów, a wyświetleń pod filmami... No nie przekłada się na to, więc... Nie wiem, no wydaje mi się, że powinien mieć więcej, nie? Przy takiej publice. No i... Jak to się przekłada? Nie wiem. Ciężko mi naprawdę powiedzieć. Coś na pewno YouTube specjalnie sobie ukrócił, żeby jednak wytargać więcej kasy na hajsie, z hajsu, z reklam, niż to po prostu oddawać, nie? Więc może się coś kiedyś zmieni. Tak samo, bo często pojawia się w komentarzu, a Husiek, załóż nowy kanał i tak dalej. To nic nie da. Powiem wam, że to nic nie da, to jest najgłupsza głupota, beznadziejny pomysł, żeby zakładać nowy kanał czy coś. Bo nawet ostatnio sobie siedziałem u tej Magdy, Magic, Minecraft na obcasach, mod na obcasy, tak jak moje. I słuchajcie, tak samo Minecraft, jakby nie patrzył, przecież dawniej Magda na Minecrafcie robiła znacznie, znacznie więcej wyświetleń. Teraz po miesiącu na przykład ma ledwo 80 tysięcy wyświetleń, a wcześniej to tak 200-300 tysięcy było, nie? No ktoś powie, no Husiek, no to przecież Minecraft się też może znudzić, nie? Jasne, że tak, tutaj nie mówię, że nie, bo Minecraft oczywiście się może znudzić i to normalka, nie? Ba, też widz dorasta, nie? Nie jest takim gówniarzem jak ja na przykład i powie sorry, ja już nie Minecraft. CS. Nie? Ale nie, to oczywiście śmieć się teraz. No ale może się znudzić gra. No wiadomo, czasami gry się nudzą, zwłaszcza jeżeli mamy Minecrafta czystego, no to mówię, choćby skały rąbały, to Minecraft się znudzi. No ale jeżeli mamy mody, tak jak w moim przypadku, bo to czasami też, tak jak mówię, pytacie, tam czasami się pojawi komentarz, czy mi się to nie nudzi. No nie nudzi mi się, skoro mam mody, mam co tutaj robić i powiem wam, że mi dalej przyjemnie się gra w tego Minecrafta i gram. Nie po to, że Minecraft, bo wyświetlenia, bo hajsy czy coś. Po prostu mi się dobrze w niego gra i stwierdziłem, że dlaczego mam być jak wszyscy zakończyć serię, bo komuś tam się już nudzi Minecraft i tak dalej. Nie ma sensu. No ale wracając jeszcze tam co zauważyłem u Magdy na tym kanale, to widzę, że to jest bolączka niektórych kanałów. U jednego widać to mocniej, u drugiego widać to troszeczkę mniej. No ale na przykład tak jak właśnie u Magdy
zobaczyłem niektóre serie, tak naprawdę mają na przykład po 15 tysięcy wyświetleń nawet. Po miesiącu film ma tam 11, 15, 19 tysięcy wyświetleń po miesiącu. No to nawet przyjmijmy tam, nie wiem, chyba... Kurde, jak ta gra się nazywa? To, co musimy przetrwać tam ileś tam nocy, dni... Izak? Izak? The Binding of Izak? Jakoś tak, nie? I słuchajcie, tam na tej grze tam było kilka, się tam, nie wiem, 15-20 tysięcy po miesiącu, nie? No to sobie myślę, kurczę, skoro Magda ma 750 tysięcy widzów, to co to jest te 15-20 tysięcy? Wiadomo, można powiedzieć, że nie ma zainteresowania grą czy coś, no ale no mimo wszystko, według mnie tutaj w dużej mierze YouTube spierdzielił sprawę z wyświetleniami i to w głównej mierze bym jego obwiniał, nie, nic innego, tylko YouTube. Ale cóż, jest jak jest, co będzie dalej, się zobaczy. Się zobaczy. Więc na razie nie, ja specjalnie nie ubolewam. Na YouTubie, powiem tak, zarabiam tyle samo w sumie, ile zarabiałem, więc jakoś specjalnie mi się to nie przycięło. Te statystyki są jak są. No co zrobię? Nic nie zrobię, no przecież się nie potnę, nie? Tak samo zakładanie nowego kanału. Ja już mówiłem wiele razy i to nie ma sensu. Tam wiem, że ostatnio coś tam Joży na live'ie była tam temat, mój temat i właśnie stwierdził, że powinien założyć nowy kanał, ale to nowy kanał jest jeden, bo przyjdzie mi tam powiedzmy 20 tysięcy osób, bo reszta nie zobaczy tego filmu, gdzie informuję o tym i będzie dalej to samo, będzie tyle samo wyświetleń i tak dalej, więc tutaj to nie ma sensu. Wolę sobie to po prostu robić, przeczyścić tutaj ten kanał, zbierać widzów, co tak naprawdę robię cały czas, że starzy odchodzą, nowi przychodzą, taką rotację, no bo to bez rotacji się nie da i tyle po prostu, nie? Bo jeżeli wychodzę z założenia, że nie robię wyświetleń tyle, ile mam widzów, to tak naprawdę to chyba każdy YouTuber powinien teraz założyć nowy kanał, odświeżyć go, bo mając nawet milion widzów, nie robi pod żadnym filmikiem miliona wyświetleń, czy no, pod żadnym filmikiem w sumie nie robi miliona wyświetleń w ciągu tam kilku dni, bo się po prostu nie da, bo nie oglądają wszyscy. Więc tutaj tak naprawdę wychodząc z takiego założenia, to każdy musiałby założyć nowy kanał. Kurde, pisałem, mogę wam wziąć kości, miałbym takiego kosmicznego piseła. Rozszukajmy ogólnie tych dungeonów, bo nie wiem, gdzie w końcu były. Nie wiem, tak się zastanawiam, wiecie, nad jedną jeszcze rzeczą. Gdzieś jak pierdzielną i tego zebrać. Zastanawiam się, powiem wam, nad jedną rzeczą, nad... nie podpalę się? Nie jest zimny? Zastanawiam się nad taką rzeczą... A powiedzcie mi jeszcze, moi drodzy parafianie, tier 5. O, tier 5. Co będę potrzebował, żeby zbudować tą rakietę? O! Compressed... Compressed Fronisium? Fronisium ingot? A, to chyba wziąłem parę tych. I Quantonium. Quantonium block. A ten meteor na razie do piątki go nie będę potrzebować, ale Pieron wie, do czego się przyda. No, ale wracając do tematów jeszcze tutaj kosmicznych. Słuchajcie, nie obraźcie się, ale ostatnio się przerzuciłem na... Znaczy, lubię sobie wypić coś takiego. To jest Black niby, Vitamin Energy, nie? Limonkowy. Mówię wam, jaki super smak. I w sumie chyba zdrowszy niż ten taki, wiecie, zwykły z tauryną i tak dalej, nie? Tutaj niby w sumie... O, proszę. Wczoraj smakował mi lepiej. Dobra, no ale idziemy. Idziemy. Szukamy dungeonów. Nie wiem, czy dzisiaj będzie odcinek dłuższy, krótszy.
Może mi się uda nagrać dłuższy, bo w sumie powiem wam, że jak mam wenę i mam chęci, nawet sobie to pogadając z wami i tak dalej, to staram się nagrać jakiś odcinek dłuższy, ewentualnie nagram pół godziny, ale sobie to podzielę na przykład na dwa party. Może dostaniecie dwa party, a może dostaniecie w piątek? Tak, dodatkowo, między czwartkowym a sobotnim odcinkiem? Może. Zobaczymy. Zobaczymy, kiedy ogólnie zejdziemy dungeon, bo chyba idę w całkowicie w innym kierunku. Więc... Więc to był mój Skype. Więc nie wiem, kiedy się natknę jak pierwszy jakiś dungeon. I tak dalej. Bo wiecie, co jest najgorsze też? Takie... jak lądujemy. Jeżeli startujemy z ziemi zawsze z tego samego miejsca, to zawsze lądujemy później w tym samym miejscu na tej danej planecie. I nawet jak przejdziemy później 5000 metrów, kratek i tak dalej i startujemy później z tego samego miejsca, znowu będziemy na samym start, na samym początku, na tym tak zwanym spawnie, nie? A ja nie pamiętam, w którym miejscu miałem ten, w którym miejscu miałem po prostu dungeon. Nie wiem, jeżeli właśnie zrobiłbym sobie waypointa tutaj, czy ten waypoint będzie widoczny na ziemi, czy też nie. Jeżeli nie, to w sumie ja sobie potworzę kilka waypointów takich na różnych planetach i tak dalej. Pytaliście też, Husiałku, kiedy jakaś baza księżycowa czy coś. Jak już mówiłem, na księżycu bazy robić nie będę, ale będę robić bazę na Marsie. Dlaczego na Marsie? No dlatego, że na Marsie mogę sobie użyć coś takiego jak terraformowanie tego Marsa, że przekształcę go w tereny takie ziemiaste i posadzę tam drzewa i tak dalej, i tak dalej. Więc taki będzie tutaj oczywiście mój plan. A ja mogłem zrobić coś takiego, tylko nie wiem, czy właśnie zobaczmy. Aha. Bo wiecie, o czym teraz się zastanawiam? Przecież ja już tutaj byłem na tej Dionie i dlaczego nie mam wygenerowanej mapy? Bo raczej przecież mi się nie wczytuje, znaczy nie generuje świat ponownie za każdym razem, nie? Znaczy teraz to można by tak odbierać, nie? Że jednak faktycznie się generuje za każdym razem nowa mapa, bo ten, ale przecież nie generuje się, nie może się generować, bo byśmy coś tutaj budowali, jakąś bazę czy coś, to po prostu by to było, nie? Ale nie mam zapisanej tej mapy, którą odkryłem wcześniej. Nie pokazuję mi jej. Może dlatego, że zrobiłem tutaj aktualizację tego pewnego pliku. To może być przyczyną, ale nie wiem. Na razie nie będziemy zachodzić w głowę, bo specjalnie nic się nam z tym nie dzieje. Mamy tutaj kolejny meteor. Sobie go nie wiem na razie, po co je zbieram. Ale słuchajcie, zobaczmy sobie. Koen. O proszę. Jakaś skrzynka, ale to nie jest przypadkiem. Ale patrzcie, możemy mieć tą zbrójkę nawet. Ha! Możemy zrobić te narzędzia. Nice! Ciąg. Dobrze, fajnie. Narzędzia, zbrójki i te sprawy. Fajnie. Dobra, ale szukajmy dalej. Mam nadzieję, że was to też nie zmęczy jakoś specjalnie, że ja sobie tak chodzę i gadam. Ale w sumie, czemu by też nie? Szczególnie to mógłbym, nie obraziłbym się jakby... Jakby tu gdzieś ten dungeon jakiś się pojawił, no bo jednak troszeczkę go mało. I... Dungeon czy nie dungeon? Ha, mówisz masz. No to misz masz, lądujemy. Au. Amelinium. Już. O jaki? A!
Dobra, słuchajcie. Czemu? Aha, oślepienie mam dlatego, że tu jeszcze jasno było. Ale już mamy Night Vision. Jest dobrze. Dobra, przynajmniej widzicie teraz, nie? Wszystko, wszystko jest teraz widoczne. Ale dostał szczała. I raz, że widoczne i słyszalne, słuchajcie. Widzicie, jak o was zadbałem teraz, kurde. Więc, kurde, łapkę musicie zostawić. Nie ma opcji po prostu. Widoczność 100%. Słyszalność 200%. Zabawa 500%. O, kwarcyk. Dark Steel. Dark Steel mi się przyda. W końcu sobie zrobię tą zbrójkę z tego Dark Steelu. Pochodnie. Na co mi ta pochodnia? Oczko. Po co mi mózg? Ale se wezmę, nie? Husiek, jak tam twój mózg? O, Jesus Christ! Wyleciał normalnie z zakrętu jak moja sąsiadka ostatnio do księdza. Ostatnio ogólnie chodził ksiądz po kolędzie, nie? Nie w bloku, czy ostatnio, przedwczoraj. Dla was przedwczoraj. Kurde, patrzcie, jak mnie wymęczył. Dla mnie to było przedwczoraj. Nie siedziałem z księdzem, od razu mówię, nie siedziałem. Holy fucking! Nie siedziałem z księdzem, więc tutaj spokojnie, nie martwcie się. Nic mi się nie stało, nie zjadł mnie, bo po prostu mnie nie było. Znaczy akurat musiałem wyjść. Miałem ważniejsze sprawy niż ksiądz, więc po prostu musiałem wyjść. A dwa, wiecie, jak ja do tego podchodzę. Nawet nie będę zaczął tematu, bo szkoda się denerwować. Okej. Patrzcie, co tam jest. I wygenerowało się teraz. What? Aha, bo tak, tu jest jasno. 3, 2, 1. Lalalala. Co masz, ty dziwny pasek? Nie? Ej, bo teraz tak naprawdę nie wiem, ile on ma paska tego życia, bo patrzę jakiś taki. Ale dobra, mam życie tutaj. Że mogę sobie kurde podlecieć pod niego. A mogę go tak? Nie mogę go tak ciapnąć. Muszę go tylko ciapać tak. Ale to w sumie dobrze, bo jest łatwo ich pokonać. Siedemdziesiąt cztery. Wow. 12. Yeah. Jest klucz. Nie ma już. Są tu jeszcze jakieś małe gnojki. Spadaj, mały. Będzie po
potrzebne. Dobra. Jest klucz. Tyczek. Dajcie mi tier 5. No to co, otwieramy? To chyba nie jest tier 5, to będzie Moon Buggy. Jednak jest! Czekajcie, bo się kurde zaklinowałem. What the fuck? Oh, holy crap, what the fuck? Jest! Holy shit! Computer probę. Wezmę sobie w razie czego. Ender. What the fuck is the Ender? Ale ludzie mam. Night Vision. A sobie zaraz sprawdzę ten mieczyk. O, sorry, ten mieczyk jeszcze. Tak w ogóle. Chodź, walcz. Dobra, darujmy sobie ten mieczyk. A dobra, no wiecie, jak będę grał z Mają, to nawet coś, to mogę jej taki mieczyk dać, nie? Zawsze to będzie coś lepszego, nie? Dobra, słuchajcie, teraz mi pasuje, kurczę, jeszcze w takim wypadku pokopać trochę tego Quantonium. Quantonium i ten drugi, kurde. Co? Przyszedł normalnie jak listonosz i chce ci narąbać. A tak, ja teraz ślepnę, bo... Holy fuck. Bo mnie oślepia. Patrzcie, jak ładnie wygląda, normalnie jak na zaćmienie. Ha! Jest dzień. Dobra, to teraz pasuje mi dalej, słuchajcie. Nie mam kosteczki, nie? Kurde, wywaliłem kosteczkę, bo tam miałem chyba jedną kosteczkę. Tam są jakieś dziury, więc wejdę sobie w te dziury. O, patrz. Jeszcze meteor jest jakiś taki czerwony, czyżby ten standardowy? Wydawało mi się, że był czerwony. A może był gorący, gulący był. Tak, to jest ten zwykły. Czekajcie, możemy jeszcze lecieć na księżyc z Diony. Zaraz tam polecimy. Słuchajcie, zaraz tam polecimy. Dzisiaj będzie na pewno dłuższy odcinek. Wrzucę wam to jako jedno. Cieszcie się. Świętujmy tier 5 rakiety. O kurka. Hello, my friend. Au. Au. Critical. Oh. Widzisz. Tin or. A tego powiem wam, że nawet jest. Aha, dobra, okej, tam. Nie, bo mnie już kurde bierze. Au. Au. Czemu ja tu nie mam żarcia w tym. Dobra. Zeżrem sobie. Słuchajcie, przekopię kawałeczek jeszcze tutaj. Może dam fast. A mówiłem, że kurde będzie.
Normal. Co on taki podświecony? Ej, kałabanga! Obycie normalnie! O ty! O! Było. Było zaczynać. Ale powiem wam, że tego jest nawet sporo. Także luzik, bludzie. Nie wiem dokładnie, ile tego będę potrzebował, to... Ale pewnie trochę. Ale wiecie co? Tak bardziej to nie widzę... Nie widzę tego drugiego, kurde... Badziewia. Wiecie, o co mi chodzi, nie? O ten drugi kamyk. Który też w zasadzie będzie mi potrzebny i niczego tak w sumie nie widzę. Na rok już nie gdzie mam. Tin, tin, tirin, tin, tin. Może on będzie na Księżycu bardziej, co? A może na Merkurym? Poczekajcie, my zobaczymy jeszcze. Tin. Tak, tin. Tier. Tier 5. Oho. I co tam było? Ten. Fronisium. Dobra, słuchajcie. Zrobimy taki mek. Włączmy. Dobra. O, mamy kolejny meteor. Jak już to sobie te meteory oczywiście pozbieram, nie? Bo co mi tam? Okej, podlecimy do góry jeszcze, zobaczmy, czy co tam jeszcze jest. Tak, jeden. Właśnie muszę sobie zaraz zobaczyć na jedną, że tam to jest spad, ale tam jest zwykłe, zaraz zmieni kolor, bo jest pewnie teraz gorący, tam też jeszcze jest. Bo jakiś wysyp meteorów tutaj widzę. Muszę sobie zobaczyć jeszcze na jedną rzecz. Czy ja coś takowego posiadam? O, wow, 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 wow. Żebym się jeszcze sparzył w tyłek. No bo słuchajcie, ja taką rzecz muszę sobie poszukać, ale ja nie wiem, jak ona się nazywa, wiem tylko, jak wygląda, więc pozwólcie, że sobie po prostu kliknę i przepatrzę. Na razie wam nie powiem, do czego mi to służy, bo na razie nie wiem, czy ja coś takiego mam. Wydaje mi się, że mam, że gdzieś coś takiego, co ja chcę, gdzieś to widziałem już, ale nie wiem. Aha. Jeżeli to znajdę, to oczywiście wam to teraz pokażę. Jeśli tego nie znajdę, to będę szukał nazwy tego czegoś. Dopiero wam później powiem. Nie, to nie to. Op. Bo to by mi sporo ułatwiło pewną część mojej roboty, ale na razie wam, tak jak mówię, na razie wam tego nie powiem, co to jest. Tak, będę na tyle zły. O właśnie, to mi się wydaje, będzie gdzieś te rejony, Industarcrafty i tak dalej, i tak dalej. Ale patrzmy. Skupię wzrok. W sumie jakby wam powiedział, czego szukam, to byście mogli to też poszukać w razie czego za mną, bo ja też mogę popatrzeć źle, nie? Że gdzieś tam nie zauważyć czegoś, bo to tego jest multum tutaj. Ale wydaje mi się, że chyba nie mam tego czegoś. A może mam, może kiedyś widziałem coś takiego. Kurde, no. Spokojnie. Nawet wiem, gdzie tego poszukam, ewentualnie. Haha. Wiem, na którym filmie to widziałem. I ten gościu to miał. A ja też to mam. Właśnie to. W sumie to jest łatwo do zrobienia. Dobra, słuchajcie, to sobie wrócimy, to sobie to zrobię i później wam pokażę, o co w tym chodzi. Słuchajcie, dobra.
Wracając do tematu, lecimy jeszcze na szybciora na Księżyc Diony. Księżyc Diony tylko po prostu chcę zobaczyć, jak on wygląda, bo jeszcze mnie tam nie było. Więc to będzie naprawdę takie szybkie, szybkie odwiedzenie. A, dobra. Będę się martwił później, jak będę faktycznie więcej potrzebował tych... Wiecie... meteorów. Dobra, prądy są. Paliwo. Ktoś mi powiedział ostatnio, że za szybko biorę ten... za szybko biorę ten fuel loader, że tam niby tutaj paliwa już nie ma, ale to się dalej ładuje, więc spoko, poczekam. Napiję się, jeżeli coś chce macie do picia, to pijcie, to razem ze mną. Racja, ktoś miał rację. Tam już znikło, tutaj się jeszcze ładowało. 50% spokojnie mi wystarczy na dotarcie tam, gdzie chcę. Wrench mam. Dobra. Okej, wsio. No to kierunek Księżyc Diony. Zobaczymy sobie, jak wygląda. I później kierunek Ziemia. W sumie na Księżycu Diony jeszcze nas, co jak co, nie było. I oczywiście później będę musiał badać drugą rzecz, która będzie mi potrzebna do wybudowania tieru 5. I później cała zabawa z tym tierem 5. Trochę tego będzie. Pamiętam to, jak spadłem. To uderzenie było tak mocne. Czyli co, 50% baku w zupełności wystarcza. 50%. No. Dobra, miałem oczywiście Diona. Nas interesuje Quentus. Przypadkiem nie stamtąd lecą te meteory? Wow. No. To jest nasza planeta? Nie, to nie może być. Może? Chyba tak, chyba to jest Diona. A co strasznie daleko było? To mamy ten. Dobra, niech będzie. Jaka tu jest mała grawitacja? Pytanko, czy tutaj występują też dungeony? Jeśli tak, to co w nich można znaleźć? Ale podejrzewam, że jeśli występują, to występują właśnie w takiej samej ilości jak na Dionie i możemy znaleźć to samo. Czyli tier 5 maksymalnie, o ile występują. Tak samo pewnie na Merkurym jest to, że na Merkurym też znajdziemy tier 5, tak mi się wydaje. Mogę ten. To jest jako rock, nie? Ja pierdzielę, jaka... Grawitacja tu jest po prostu... mega. No co, to jest rock? No, skała. Ale patrzcie, fajnie, nie, bo tu wygląda, widać, jakie gwiazdy. A multum gwiazd. Oj, są, widzę... tutaj zombiaki, pajajonki, wszystkie inne naczelne robactwo. I robi się mega ciemno. Ale mamy na szczęście Night Vision Googles, więc mamy jasność. Jasność dostała.
Dobra, powiem wam tak. Jako księżyc ujdzie, ale trzeba będzie to trzeba będzie ogólnie go zbadać tutaj jeszcze. Jeszcze tak dogłębnie, nie? Z czym się to je? Może tu coś ciekawego będzie. Ale to już nie jest pora na dzisiaj, ponieważ chciałem tylko zobaczyć, jak ten księżyc wygląda i to wszystko. Nic poza tym. Wiem już, jak wygląda, więc spokojnie mogę kłapnąć sobie tutaj drogę do domu po prostu. Dobra. Okej, prądy są. Paliwo, tu. Zobaczmy, ile się załaduje tego paliwa. Bo jak coś, to będziemy musieli dolać, żeby nie było takiego jazzu jak kiedyś. 29%, mało. Obawiam się trochę tego, więc wolę wlać więcej niż później mieć problem, że spadam. 50% już w zupełności wystarczy, ale nam się jeszcze tankuje. Spokojnie będziemy mieć 30%. 70%. W sumie mieliśmy cały kanister, więc może nawet... Nie, będzie 79% paliwa. W zupełności wystarczy. W zupełności to wystarczy. Dobra, teraz... Okej. Jak wsiadam. Kierunek Ziemia. Mamy tier 5. Ogólnie widzimy tutaj, że atmosfera jest bardzo, bardzo gęsta. Czyli kierunek Ziemia, odblokowanie tieru 5 oraz wybudowanie, znaczy zrobienie tej jednej rzeczy, której wam przed chwilą pokazywałem. Część z was pewnie może wiedzieć, do czego służy, część z was nie. O, a tutaj widzimy w sumie... Ta rakieta idzie troszeczkę wolniej tutaj, w tej atmosferze. No. Powiem wam, nieźle. Dobra, my sobie oczywiście wyłączymy Night Vision, bo nam nie będzie już potrzebny. Okej, no i my sobie lądujemy na naszej jakże cudownej ziemi. Pytanie, jaki czas? Noc? Dzień? Chyba noc. No, w sumie... Albo wschód, albo zachód. Nie wiem, na razie, bo jak opadamy, to ja nie wiem. Wschód słońca, yeah! Dom 600 metrów. Au. Mamy skrzynkę, to bierzemy. Zabieramy paliwo jedno i jeszcze troszeczkę tego paliwa zostało. Okej. Jak skrzynkę, żeby się tutaj nie pelętała. Dom, teleport. Okej, fajno. Cześć, Ryszard. Idziemy odblokować ten tier 5 rakiety, co by go już mieć. Czekaj, bo ja poleciałem tutaj od razu, żeby przecież położyć jeszcze rakietę. Niech ona sobie już tutaj leży do następnego startu. Jeszcze zaraz wam coś pokażę, bo pewnie też się zastanawiacie, dlaczego czegoś nie ma. Quantonium ore, okej. Dobra, Quantonium ore na razie sobie mogę dać w sumie tutaj, nie? Niech sobie to będzie tu. Okej, dobra, okidoki. Teraz tak, tyk. Semat. Piątka. Lock. Ha! Jest pięknie, powiem wam szczerze. I teraz pasuje mi tak, dowiedzieć się, bo potrzebujemy to, nie? Czyli mamy te... Letter.
Leather. Leather. Kurka, nie mam. Nie mam skóry. Chciałbym w takim wypadku zabić jedną krowę, ale ile tych krów mam? Ha? Jakim sposobem miałem jedną krowę? Jak miałem dwie? Sorry. No to krowy musimy nazbierać. Krowy trzeba będzie znowu zaprzęgnąć tam do tej. Ale sobie muszę przebudować sobie tą całą zagrodę. O kurczę, ale żarcie narobiłem. Jasny gwint. Zapomniałem tego wyciągnąć. No ale to nic. Nic się nie dzieje. Aha. Dobra, na razie jeszcze to. Wróć, jeszcze to sobie wrzucimy. Dobra, wystarczy. A chociaż w sumie żarcie się przyda. Teraz tak, to sobie mi tą skórę jeszcze kopsnąć. Tamtego pustaka, żeby było, dobra. Skóra mi się przecież przyda, raczej nie. Dobra, te żarcie na razie tu zostawię. Zostawię sobie przy sobie jeden stack. Okej, okay, mamy skórę. I teraz tak. Patyki, mamy jakieś patyki? Trzy patyki, trochę mało. Ogólnie zrobię trochę więcej, tak ze stack patyków. Nie wiem, czy tak się, czy jak to się coś aktywuje, ale to jakby co, to wiecie, będziemy kombinować. Topik. Dobra. No to się chyba tylko dawało, że w łapę i to działało. Więc o, właśnie. O, zaczepiście. Jestem husiałek glotniczy. A wiecie po co mi to? A no właśnie po to, że jak jesteśmy na jakiejś planecie czy coś, nie? I to jeszcze jak działa z tym idealnie. Jak jesteśmy na jakiejś planecie, to przeważnie było tak, że znosimy się, nie? Ale ciężko nam lecieć do przodu. A teraz będziemy mieć, kurczę, tutaj jeszcze dobry lot w przód. O, żeż ty! Patrzcie na to. Lecę do przodu, wciskam shift. Lecę szybciej. Wiecie, jak teraz będziemy mieć wygodnie poszukiwanie kolejnych dungeonów? Wiecie to? Oh yeah, jestem Pączek Man. No. No. Ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie. O, tutaj tak. Na trawie tych pomidorów. Dobrze, a właśnie jeszcze miałem sprawdzić jedną rzecz. Bo przywróciłem ustawienia. O, właśnie, yeah. Czyli działa. Czyli gdzieś musiałem. Kurczę. Gdzieś musiałem popełnić błąd w konfigu, bo ustawiałem, wiecie, w konfigu te, żeby wypadały. Żeby wypadały, kurczę, nasionka z trawy, nie? I gdzieś musiałem coś kliknąć. Że. O. O, jest okej. Okay. Że wypadają po prostu mi same nasiona, nie? Będę musiał to
obadać. Serio, nie ma tu Maja żadnego miejsca już? No, kto by się spodziewał? Dobra, nic. To sobie zjem to. Także już wszystko wiem, ewentualnie będę jeszcze próbował to ustawić. Tak żebyście na sobotę już mieli tak, tak być powinno. I cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Oczywiście jak wam się nie podoba, zostawcie łapę w górę, komentarz w dole. Subnijcie kanał, żeby być na bieżąco z Minecraft Solo, jak i też innymi seriami. No i cóż, w kolejnym odcinku Solo widzimy się w sobotę, standardowo, bez zmian. Jeszcze dla przypomnienia oczywiście powiem, że Solo we wtorki, czwartki i soboty, bo czasami pytacie, Huziek, kiedy Solo? To już wiecie kiedy. No, to trzymajcie się i pa, pa.